Pan Jiří Mivald jako spousta obyvatel našeho regionu každodenně mluví se svou rodinou a přáteli po našemu. Právě proto jsme se rozhodli, že celý rozhovor natočíme v tomto nářečí, aby jeho vzpomínky byly co nejvíce autentické. Otec pana Mivalta pochází z Orlové a matka z ukrajinské vesničky Boremel, která je spojena se zajímavým, avšak velmi smutným příběhem jeho babičky. Své dětství prožil pan Mivalt v Orlové, která se ale ze dne na den měnila a postupně upadala. Nazývám se Jiří Mivalt, urodím se v roku 1958 v Orlové. Całe życie od roku 82 mieszkam w Trzyńcu, a moja mama miała 7 sióstr. Jak już powiedziałem, mieszkali na Wołyniu, mieścinka Boremel, która już dzisiaj nie istnieje. Toczyły się walki pomiędzy Polakami a Ukraińcami, to znaczy doszło do pogromu. Moja babcia 6 dzieci posłała wozem z koniami do Polski, ona sama została. Mówiła, że przyjedzie następnego dnia, ale już nigdy do Polski nie przyjechała. To znaczy, że zginęła z rąk Ukraińców. Mládí pana Mivalta na polském gymnáziu v Orlové doprovázela doba silné normalizace. Navzory všem nařízením komunistického režimu, jsou to pro něj ale především léta plná zábavy, přátelství a lásky, a ten celý chaos, jak uvádí, se ho až tak moc nedotkl. Pan Jiří Mivalt se stal také členem amatérského divadla. Kromě mnoha zábavných historek vzpomíná na velmi úspěšné vystoupení před očima několika tisíců diváků. Přežívám svoje dětství v Orlové. Orlová byla charakteristická tím, že když člověk šel do školy ráno, to znamená stál budinek, když vracel, budinku už nebylo. Bylo to pěkné 900-letné město, které prakticky ginelo pod vplyvem działalności górniczej. No gimnazjum chyba orłowskie w Łazach, które było bokiem od tych wszystkich zawirowań politycznych. To były 70. lata. Wówczas był okres silnej normalizacji, kiedy trzeba było mówić, śpiewać, myśleć, tak jak dyktowała komunistyczna partia. A my byliśmy tam troszkę tak jakby za wiatrem. To znaczy, że to gimnazjum miało swoją taką aurę wolności. Byliśmy młodzi, byliśmy w waszym wieku, w wieku gimnazjalnym i wówczas człowiek nie dostrzega te sprawy, bym nazwał bardziej nieważne. A ten świat tej normalizacji to był świat dorosłych. Pod koniec okresu gimnazjalnego miałem możliwość być uczestnikiem kursu reżysera i aktora w Koszarzyskach. W Trzyńcu był koncert grupy TSA, to jest ciężki metal. Było to w czasach socjalistycznych, przyjechały tłumy ludzi z Czech, Słowacji, nawet z Polski. My zostaliśmy poproszeni przez kolegę, czy nie wystąpilibyśmy przed tym przedstawieniem w ramach jakiegoś takiego fordansera. Zgodziliśmy się i wystąpiliśmy z lokomotywą Tuwima. Lokomotywa Tuwima była charakterystyczna tym, że występowaliśmy, to była niby parodia, nie parodia. To był chór i dyrygent, no i teraz proszę sobie wyobrazić, przyjeżdża młodzież z całej Czechosłowacji na koncert metalowy, a na scenę wychodzi chórek i dyrygent. I publiczność była lekko zdziwiona, ale po 20 sekundach udało nam się opanować kilkutysięczny tłum, który przyjechał na rockowy koncert. I rockerzy, długie włosy, jeansowe kurtki klaskali jak szaleni teatrzykowi poezji. Většinu svého života zasvětil práci v třineckých železárnách. Zde pracoval v letech 1982 až 2020. Na svou práci ve Verku vzpomíná velmi dobře, avšak práce hasiče zde nebyla vůbec jednoduchá. Často se zde totiž jedná o lidské životy, a tak hlavní náplní jeho práce bylo předcházení nejrůznějším katastrofám. Jedním z těžkých momentů byla krize v hutnictví, kdy docházelo k propouštění zaměstnanců. U třineckých pracoval jako projektant, jako technik na stalowniach, a później jako szef oddziału ochrony przeciwpożarowej. Siedzieliśmy na przykład na Wigilijce, 20-25 ludzi, i człowiek tłumił sobie to, że musi powiedzieć im, że ich miejsce już po nowym roku nie będzie. Kromě práce v železárnách plnil pan Mivalt také funkci oddávajícího, kde rozhodně nebyla nouze o zábavné historky. Bohužel ani tam nebylo vše vždy tak veselé, jak se může zdát. Pan Mivalt byl také svědkem svadeb,
na které dodnes vzpomíná s těžkým srdcem. Udělávám šluby, těch historik bylo bardzo dużo. Byly smutné vesela, kiedy pani chciała poślubić pana tuż przed śmiercią, bo miała raka. Były śluby na sośnie w szpitalu, kiedy dziewczyna była przed rozwiązaniem, odeszły jej wody płodowe, leżała na ipce. A co je pro pana Mywalta w životě nejdůležitější? Když jsme se ho pak zeptali, co by vzkázal mladším generacím, zmínil především čas. Většina lidí si totiž ani neuvědomuje, jak náš život rychle utíká. Kiedyś byliśmy młodzi, dlatego wszystko nam się wydawało piękne. A to, co było złe, tego nie widzieliśmy albo tego się zapomniało. Przyjaźń, miłość, nadzieja, rodzina, koledzy, ruch fizyczny. To jest jedno niesamowite, że to życie tak strasznie pędzi, a to mówi każda generacja. Druga sprawa jest chyba, że człowiek przez całe życie zbytecznie się stresuje niektórymi rzeczami. Na niektóre rzeczy absolutnie nie mamy żadnego wpływu. Dzisiaj ja, jutro wy. Strasznie to leci. Każde pokolenie ma